Dzisiaj, dzień dobry, mówimy prosto z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strumieniu i muszę przyznać, że takiej obstawy to ja jeszcze nie miałam. Dziś witam się w towarzystwie dwóch przepięknych druhen. Dzień dobry. Dzień dobry. Druhny działają tu w Strumieniu. Tak, jak najbardziej. Ile was pań tutaj jest? Kobiet jest około 15, aczkolwiek takich wyszkolonych, które biorą czynny udział w akcjach ratowniczych, jest 7. Czyli do akcji jeździcie? Tak, jak najbardziej. No wszystko tutaj mamy, pożary, wypadki, szerszenie też oczywiście, no wszystko. Jak trzeba pomóc, no to jedziemy. W tej chwili tutaj prowadzone są prace remontowe, no i sprawiają one wrażenie, że straż pożarna nie działa. Oczywiście, że działamy, mamy samochody wystawione przed garaże, klucze są dostępne, więc oczywiście wyjazd jest zawsze. W waszej remizie działa także pogotowie ratunkowe. Tak, stacjonuje u nas. I oczywiście często razem uczestniczymy w różnych zdarzeniach, także jak najbardziej. Panów macie ilu? Takich czynnych, którzy wyjeżdżają do akcji, będzie około 30-40. Skąd pomysł, żeby działać w straży? To jest takie zamiłowanie od dziecka. To się gdzieś tam z rodziny od MDP zaczęło i taką ścieżką człowiek podąża cały czas. Tutaj z mojej strony to akurat braciszek mnie wciągnął. No i tak już jestem, przeszło 20 lat straży, więc bojówce akurat o 5 lat. Skuteczna pobudka, zwłaszcza w poniedziałek, to jaka? Dźwięk syreny. Najskuteczniejsza. Stawia na równe nogi. To my na równe nogi, jak zwykle w każdy poniedziałek stawiamy się dziś prosto z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strumieniu.